Hej kochani, z rozczochranym głosem witam Was, ja. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj razem ze mną. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, robimy denko. Denko, które, miałam zrobić już dobrych kilka tygodni temu. Więc już teraz nie pamiętam, kiedy robiłam ostatnie denko, ale to jest na pewno z dobrych 2 miesięcy, więc to nie jest, wiecie, takie denko comiesięczne. Wiecie, że ja mam czasami problem z nakręceniem danych filmów, tak żeby były w odpowiedniej osi czasowej, więc moje denko jest jak zwykle duże, jak zwykle spóźnione i obejmuje pewnie dobre 2 miesiące, a może nawet i 3. Więc kochani, skoro już poinformowałam Was, dlaczego takie duże i dlaczego tyle tego jest, no to przejdźmy do tego, co kryje się w moim denku. Przepraszam, że nie będzie to jakoś w kategoriach, w grupach. Wiem, że niektórzy tak robią. Ja jestem dzisiaj nieprzygotowana. Wybaczcie. Ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to przed dalszym oglądaniem, więc zapraszam serdecznie. No to pierwszy na samej górze balsam. Balsam z serii produkcji Nivea. Nivea, tak mówicie w Polsce, Nivea, tak się mówi tutaj w Wielkiej Brytanii. Ja mam wersję Irresistibly Smooth. To była w ogóle jakaś tam specjalna edycja, która wyszła w zeszłym roku. I na całe szczęście udało mi się go zużyć w przeciągu 12 miesięcy. Ja go kupiłam jakoś pod koniec lata, jak byłam na takim, no powiedzmy, urlopie z młodym. I zapomniałam po prostu zabrać swojego balsamu, więc poszłam do drogerii i kupiłam taki, który był w ofercie. No i padło na ten. Bardzo lubiłam zapach tego balsamu. Bardzo, naprawdę. No taki, to jest takie połączenie tego tradycyjnego zapachu kremu Nivea z takim czymś delikatnie słodkim. No, naprawdę. Super, przypadł mi do gustu. I tutaj chyba za to odpowiedzialne jest to masło shea, masło shea, nie wiem. Różnie ludzie mówią. I fajne działanie. Nic szczególnego. Przepraszam, że szeleszczę. Mam tutaj reklamówkę, która mi się przewróciła na stopę. Nie był super. Jakiś wyjątkowy. Natomiast działał ok. Nawilżał moją skórę tak, jak powinien. No, tyle. No, tyle. Jedno, co muszę przyznać, to zaskoczyło mnie, jak zaczęłam sprawdzać skład, to zaskoczyło mnie to, że każdy tak naprawdę balsam, każdy, który chyba mam w swoim posiadaniu, póki co, zawiera ten mikroplastik, co mnie niezwykle denerwuje. No ale co? No ale co? No tak to już jest. Dzisiaj tak naprawdę, jak powiedziałabym Wam, że 98% moich kosmetyków zawiera mikroplastik. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie pakuje się w najtańsze kosmetyki. A poza tym, powiem Wam szczerze, i to w ogóle jest temat na zupełnie inny film, który miał powstać i tak naprawdę ja już go nagrywałam 2 razy i 2 razy zdecydowałam po edycji materiału, że to nie tak chcę sprawę przedstawić, więc na razie zostawiłam ten temat. Czeka sobie. Czeka sobie na, nie wiem, może lepsze ujęcie. W każdym razie chodzi tutaj o skład kosmetyków i o kosmetyki z takim bardziej naturalnym składem, czy kosmetyki ze składem, który jest bardziej przyjazny środowisku, o może w ten sposób. I powiem Wam, że to różnie wypada. Różnie wypada. Moje ciało chyba jest stworzone do tego, żeby właśnie przyjmować chemię, bo tak najlepiej się czuję. To tyle w temacie. Także mimo, że skład może no nie jest jakiś, wiecie, super fajny, no to balsam ok, sprawdził mi się, zużyłam. Tyle. Może za dużo gadam. Kolejny produkt, który wierzcie lub nie, kupiłam tutaj, w Wielkiej Brytanii, może jest to Bambino Rodzina. To jest olejek pod prysznic, hipoalergiczny, zawiera legendarną oliwkę, tak tutaj jest podane na opakowaniu, plus olejek rycynowy. Ja go kupiłam w polskim sklepie. Powiem Wam, że jak robiłam zakupy w Rossmanie, online oczywiście, te, które już teraz do mnie dotarły, ja bardzo chciałam ten produkt zakupić. Niestety
on nie był dostępny w takiej właśnie sprzedaży internetowej. Nie wiem dlaczego, jest po prostu była informacja, że jest niedostępny w sprzedaży internetowej. I chciałam poprosić moją mamę, żeby mi po prostu, wiecie, fizycznie poszła i kupiła go w sklepie w Rossmanie. Ale podczas jednej z wizyt w polskim sklepie zauważyłam na półce właśnie ten produkt. Pomyślałam sobie, ok, kupię tutaj. Cenowo wychodzi mniej więcej to samo, bo ja zapłaciłam za niego jakieś 3,50, 3 funty 50 pensów, więc w przeliczeniu tak mniej więcej wychodzi to samo, bo on chyba w Rossmanie był za 16 zł, 17 zł, coś w tym stylu. Tyle tylko, że to jest wersja podstawowa, w Rossmanie są jeszcze dwie, która jedna jest chyba o zapachu jaśminu, a druga coś było z brzoskwinią chyba? Tak jakoś mi się wydaje. Tak coś mi się po głowie kołacze. Polski sklep miał tylko i wyłącznie tą. I co Wam powiem, olejek jak olejek, świetny. No nawilżył moją skórę przepięknie. Bardzo miło mi się go używało, w sensie tego jak się rozprowadzał na mojej skórze, jakie dawał uczucie, jak ją bardzo ładnie nawilżał i tak dalej, i tak dalej. Konsystencja typowa olejku, jeżeli nie używaliście, to faktycznie w wyglądzie i no, konsystencji, jak go wylałam sobie na dłoń, to bardzo przypomina mi właśnie tą Bambino oliwkę, bardzo. Tylko, że oczywiście tłustość jest troszeczkę inna, no i ostatecznie konsystencja jest tak delikatnie różna od oliwki. Oliwka jest taka bardziej wodnista, to jest takie bardziej no, lekko żelowe. No, może nie do końca, ale jest nieco gęstsza niż oliwka. W każdym razie to się rozgaduje na nieistotne rzeczy. Co mnie, jedyna rzecz może, jaka mnie od tego produktu odrzuca, to fakt, że on zawiera olejek rycynowy, który jest bardzo wyczuwalny. I teraz, ponieważ nie miałam tych dwóch zapachowych wersji, tylko tą podstawową, nie wiem, czy może ten zapach jaśminu lub brzoskwini pokryłby ten trochę nieprzyjemny jednak zapach olejku rycynowego. Olejek rycynowy, jeżeli kiedykolwiek używaliście, to ma taki specyficzny zapach takiego, no nie wiem, spalonego karmelu trochę, takiego, no nie wiem, to jest taki dość specyficzny zapach, no ciężki w określeniu, jest taki oleisty trochę, o może wróćmy, to nie jest zapach spalonego karmelu. To jest taki, trochę to pachnie jak oliwka dla dzieci, ale tak bardziej, tak mniej przyjemnie, no nie wiem jak Wam to określić. Po prostu czuć ten olej rycynowy, czuć. I to mnie trochę w nim tak jakby odrzuciło. Natomiast jako produkt, jako fakt, że jest on nazwany olejkiem i faktycznie olejkiem jest, to jak najbardziej plus ogromny i tak jak mówię, nawilżył mi moją skórę całkiem przyjemny sposób. Także gdyby nie zapach, to na pewno dałabym mu takich 5 gwiazdek, 5 z 5. Także to byłby produkt na zdecydowany plus, jak dla mnie. Dalej. Dalej produkt do włosów. Head & Shoulders. Wiecie, że ja używam tylko i wyłącznie tych szamponów w tym momencie, ponieważ moja skóra głowy niczego innego nie toleruje. Także Head & Shoulders w tym wydaniu Supreme. To była jakaś tam nowość Purify in Volume, czyli taki, który miał oczyszczać i jednocześnie dodawać im objętości. Ja z takimi szamponami niestety, myślałam, że może z tym będzie inaczej, ale nie. Ja z takimi szamponami, które dodają objętości, się niestety nie lubię, znaczy moje włosy się nie lubią, bo powoduje to elektryzowanie się moich włosów. Nie wiem, czy ktoś z Was ma taki sam problem jak ja, ale wszystkie szampony, które właśnie dodają objętości, powodują, że moje włosy się po prostu puszą i strasznie elektryzują, totalnie nie, no nie wypał jak dla mnie. Zużyłam oczywiście, natomiast no na pewno nie wrócę, nie do tego, wrócę do moich normalnych, że tak powiem. Dobra, skoro jesteśmy przy włosach, to pokażę Wam, że zużyłam w końcu, po bardzo długim czasie, maskę z Tresemme i to jest ta z biotyną i ProBond Complex. I to jest taka maska, którą nakłada się na 3 minuty bodajże, o ile dobrze pamiętam, już teraz nie pamiętam, nie mogę szybko znaleźć.
Tak, zostawiać na 3 do 5 minut. Także to jest taka maska, która nie wymaga zbyt długiego, że tak powiem, siedzenia, a naprawdę pięknie wygładza i nawilża włosy. U mnie działanie było super. Niestety, znowu, jeżeli jesteście wrażliwi na skład, no to nie patrzcie na nią, bo ona no, fajnego, super składu nie ma, ale działa na moje włosy. No i niestety jestem tutaj, wiecie, chciałabym być proekologiczna i chciałabym chronić te żyjątka morskie i ogólnie naszą planetę, no ale kurczę, no... Miałam jedną maskę z Garniera, której Wam nie jestem w stanie pokazać, bo po prostu ona cała, calutka, wylądowała w śmietniku. I to była ta wegańska formuła, te takie, one się chyba nazywają coś tam food. I to było w takim też dość dużym opakowaniu. Dwa użycia. I no po prostu nie byłam w stanie. Ona robiła mi taki smalec na głowie. Taki smalec. No, i za to, ona to była jakaś, to była papaja z czymś tam. I ten nie byłam w stanie, no po prostu. I chciałam Wam ją pokazać, ale ostatecznie po prostu nie mogłam na nią patrzeć. Wylądowała w koszu, tyle. Także, no nie wiem, chyba jestem skazana na chemikalia, po prostu, no nie wiem. Dalej tutaj pod ręką mam jeden z żeli z Avonu, Avon Senses, Hula Hula Hibiscus. Tutaj jeszcze chyba widać, tak lekko spłynął, był bardzo ładny czerwony w kolorze, konsystencja tak jak te żele pod prysznic mają. Fajnie się pieni, one wszystkie się dość dobrze pienią. Ja preferuję oczywiście te, które są kremowe. To był ten taki, no powiedzmy, zwyklejszy, taki ten półprzeźroczysty. Ale zapach, niestety mnie zapach nie urzekł. On ma bardzo dziwny taki... To jest niby hibiskus z owocem granatu. Ja tutaj czuję hibiskus zdecydowanie. I mi się to kojarzy z taką, wiecie, herbatką taką z hibiskusem. Ale to nie jest zły zapach, to jest dość świeży zapach, świeżo, kwiatowo świeży. Natomiast na mojej skórze, no po prostu nie byłam w stanie. Użyłam go 3 razy pod prysznicem, resztę zużyłam do mycia rąk. Sprawdził się. Do mycia rąk był świetny. Natomiast jeśli chodzi o zapach, nie dla mnie, niestety. Dalej, idąc tym tropem, pokażę Wam dwa zużyte opakowania Aloha Manoi. Uwielbiam ten zapach, to jest... Zamówiłam tak jakby jeden za drugim, bo tak mi się strasznie spodobał ten zapach. Jeden zużyłam w całości pod prysznic, drugi zużyłam trochę pod prysznic, trochę do mycia rąk. Uwielbiam ten zapach, natomiast mam wrażenie, że on tak delikatnie przesusza mi skórę. Delikatnie, nic takiego, wiecie, strasznego. Ale takie miałam uczucie i nie wiem, czy to jakiś składnik tutaj, który jest w tych żelach, czy to po prostu moja skóra miała jakiś, wiecie, zły czas. Nie wiem, w każdym bądź razie zapach uwielbiam, no po prostu uwielbiam. To jest taki kokosowo, mnie to pachnie jak pina colada. Taka typowo, to dla mnie to jest taki zapach kokosowo-ananasowy, mimo że tu ananasa nie ma, bo tutaj ma być... kokos z kwiatem tiar flower, jak cokolwiek by to nie było, to jest dla mnie taki z tych egzotycznych, takich piękny zapach, naprawdę uwielbiam te żele. Kolejny żel to Cactus Ridge i to jest zapach gruszki, kaktusowej gruszki i patchouli. Nie wiem, jak on był przetłumaczony w Polsce, ale tutaj jest prickly pear cactus and patchouli. To jest w ogóle, słuchajcie, wersja dla mężczyzn. Ten dwa w jednym, tak jak tutaj widzicie, dla mężczyzn. To jest żel do mycia ciała i włosów. Ja oczywiście włosów nim nie myłam, tylko ciało. I powiem Wam, że zapach, mimo że faktycznie jest taki troszeczkę na męską nutę, bardzo świeży, to mnie się bardzo spodobał. Bardzo. Mnie się bardzo miło używało tego żelu. A chyba przez to, że jest dwa w jednym, może ma jakiś tam składnik zmiękczający czy coś, bo moja skóra go uwielbiała. Naprawdę. Uważam, że jest to zapach świetny na lato. Więc ja z pewnością, jeżeli będzie dostępny w przyszłym roku, ponownie go sobie zamówię.
Przepraszam, mój telefon szaleje. Dobra, dalej. Tak, staram się, żeby to miało ręce i nogi. Co tutaj dalej mam jeszcze do ciała? Coś. A, kolejny produkt z Avonu to jest Hands and Body Scrub, czyli to był taki peeling do całego ciała i dłoni. Powiem Wam tak, zapach świetny. To jest masło shea, czy masło shi i woda różana. Świetny zapach, naprawdę taki wyważony, delikatnie kwiatowy, delikatnie słodki, bardzo mi się podobał. Pod tym względem bardzo mi się go przyjemnie używało. Ale jeśli chodzi o to, jakim był peelingiem, to raczej kiepskim. Drobinki były naprawdę bardzo, bardzo małe i miałam wrażenie, że niewiele robiły. To jest bardzo gęsty żel i te drobinki tak jakby w nim znikały. Wiecie, co mam na myśli? Tak po prostu no, nie było ich za bardzo czuć. Ale zużyłam, tak jak mówię, przyjemny zapach, przyjemnie mi się go używało, ale jeżeli macie nadzieję na jakąś taką, wiecie, ścierającą akcję, to raczej nie, raczej nie. Dalej kochani, Age Restore Firming Body Lotion, to jest ten ujędrniający balsam z Avon Care, bardzo go lubię, chociaż zapach jest taki troszeczkę jakby owocowy. Taki specyficzny, bym powiedziała. Ale jako balsam jest świetny, naprawdę bardzo dobrze nawilża moją skórę. To jest dziwne, bo on powinien być ujędrniający. Czy ujędrnia, tego Wam nie powiem, ale zdecydowanie świetnie nawilża moją skórę. Przepięknie, także na pewno jeszcze w przyszłości do niego wrócę. To już chyba jest moja druga butelka, także to coś mówi. Jeszcze do ciała. Do ciała, kochani, kolejny peeling. Ja teraz przez peelingi przechodzę dość. On ma piękny zapach. Piękny zapach. Przez peelingi przechodzę dość szybko, dlatego że no, mam problem z moją skórą na nóżkach. Zwłaszcza teraz jeszcze latem, to latem jeszcze tak się trzyma w miarę dobrej kondycji, ale zimą. Przez zmieniającą się pogodę chyba, bardzo szybko mi się przesusza skóra i to powoduje u mnie niestety, ale problem z wrastającymi włoskami po depilacji, więc tutaj no staram się być, wiecie, peelingować się dość często, chociaż nie można zbyt często, no bo nie można ciągle tylko ścierać tego na skórka, wiadomo. Niemniej jednak no w tym okresie jesienno-zimowym dużo więcej zużywam tych peelingów. I to jest jeden z Soap and Glory. Soap and Glory ma chyba trzy różne peelingi, które zarówno różnią się tym, czym co w środku jest tą drobinką ścierającą, jak i oczywiście zapachem. Konsystencja mniej więcej jest taka sama. To jest Scrub Them and Leave Them. Miss You Madly. To jest ten sam zapach, co mgiełki do ciała z Soap and Glory. Oczywiście mgiełki też są tam chyba 3 czy 4, ale ta jest właśnie tak jakby dopasowana do Miss You Madly. Tak się nazywa ta mgiełka. I zapach ma przepiękny, ja uwielbiam ten zapach, ale on ma jako drobinki ścierające sól morską. I nie jest aż tak dobry jak ten, który jest z... On jest chyba ze zmieloną skorupką orzecha włoskiego czy coś takiego. Teraz już nie pamiętam, ale ten drugi, który używałam wcześniej, był dużo lepszy. Nie jest zły. Ten on ma w ogóle jakieś takie, nie wiem czy to będzie widać, chyba będzie widać w środku, takie różowe, widzicie, drobinki, takie perełki jakby z olejkiem. No i oczywiście sól morska, dość gruba sól morska, która miała za zadanie to wszystko, wiecie, ścierać. On bardzo ładnie nawilża. To jest taki jeden z tych peelingów, które peelingują, ale jednocześnie bardzo ładnie nawilżają, stawiają taką jakby delikatną powłoczkę nawilżającą. Także przyjemnie. No i oczywiście zapach, bajka. Ale tak jak mówię, ten drugi, którego nazwę nie pamiętam, znajdę pewnie i wpiszę Wam na ekranie. Tamten jest dużo lepszy, przynajmniej moim zdaniem. Dobra, teraz już polecę tak, a nie, jeszcze tutaj mam, jeszcze widzę. To jest w ogóle opakowanie bardzo, bardzo stare. To jest The Body Shop Frosted Plum. Ja ten peeling, to też był peeling, który jak widzicie zużyłam w całości.
To jest peeling, który kupiłam bardzo dawno temu i on, nie wiem dlaczego, ale ja miałam taką dosłownie, no taką warstwę na samym dnie i ona stała pod moim prysznicem wieki, ponad rok chyba. I nie wiem dlaczego ja tego opakowania, nie wiem dlaczego ja tego do samego końca nie zużyłam. Chyba podobał mi się zapach. Ten Frosted Plum to taki był dość fajny, owocowo, tak, to jest taki owocowo rześki zapach, taki no bardzo ładny, bardzo ładny. Nie kojarzy mi się kompletnie z zimą, mimo że to jest zimowa edycja. Ale ten Frosted Plum, no taki był właśnie nie kojarzący mi się z zimą, ani ze świętami, ale właśnie no, przyjemnie z takim rześkim owocem. Także zapach tak, działanie takie sobie, ani nie jest on, nie był on super nawilżający, ani nie był też super ścierający. Nawet nie pamiętam, czy to był, to jest chyba peeling cukrowy, tak mi się kojarzy. Tutaj nie ma, musiałabym poodklejać, ale to chyba był, tak, Sugar Body Scrub, tak, cukrowy. Także cukrowe są lepsze w moim odczuciu niż te z solą morską, natomiast ten jakoś mnie nie, poza zapachem, jakoś mnie nie oczarował. Także teraz już jedziemy tak całkiem przypadkowo, bo tu jest dużo tego, a gadam i gadam i gadam. Kochani, maseczka zużyta jedna z, to była ta z Primarka, ujędrniająca, była ok, nie było jakiegoś super szału, ale niczego złego mi na twarzy nie zrobiła. Dalej kolejna zużyta to z Planet Spa Treasures of the Desert. Znowu szału nie było, ale bardzo ładnie nawilżyła mi skórę, niczego mi złego nie zrobiła, także ok. Preferuję tą niebieską z algami. Dalej produkt do mycia twarzy to był Tea Tree Witch Hazel with Active Charcoal, czyli ja już go Wam pokazywałam. Mam kolejne opakowanie, które używam właśnie teraz, ten to już jest skończone i to jest ten z oczarem wirgilijskim i węglem aktywnym. Także pokazywałam to chyba w tym wideo, gdzie było takie, no wiecie, gdzie się ubierałam, przygotowywałam do spędzenia całego dnia. Wiecie, o co mi chodzi. Kolejny produkt, który tutaj mam pod ręką, to jest pasta do zębów, której nie zużyłam. Tutaj jest jeszcze 1/3 opakowania, bym powiedziała. To jest pasta do zębów Blanks, która ma intensywnie wybielać czy usuwać przebarwienia na zębach. Ja nie wiem, nie zauważyłam, żeby to robiła. To nie jest tania pasta, bo ta pasta kosztowała chyba 6 albo 7, albo nawet i 8 funtów. Wiem, że kosztowała dużo w porównaniu z innymi wybielającymi pastami. Fakt, że nie wywołuje u mnie, jak się nazywa? No czego? Nie uwrażliwia moich dziąseł, o. Czyli nie powoduje takiej nadwrażliwości, jak większość wybielających past, także tutaj plus. Natomiast nie widziałam też żadnego takiego super wybielającego działania. A jak za taką cenę? No nie polecam. Kolejna pasta zwykła, zupełna, taka wiecie, taka moja codzienna pasta. Aquafresh, wiecie, że ja innych nie używam właśnie ze względu na wrażliwość moich dziąseł. Fresh and Minty, super, była zwykła taka. I tutaj też kolejna, jedna z moich ulubionych, to jest Extra Fresh, Extra Fresh Complete Care. I to jest, ma bardzo fajny smak, taki delikatnej, ale bardzo świeżej mięty. Także bardzo ją lubię. I tutaj też Little Teeth mojego synka. Kolejna już jest na wykończeniu, także szorujemy zęby. Kolejna rzecz, kochani, to wracamy do włosów. John Frieda Brilliant Brunette Visibly Deeper. I to jest szampon, który kupiłam już też dość dawno temu. Teraz dopiero doszłam do tego, żeby go zużyć tak do końca. To jest ten dla włosów brązowych. On ma jakieś tam pigmenty, które mają delikatnie przyciemniać, tak w naturalny sposób. Więc ja go kupiłam sobie, kiedy nie chciałam, tak wiecie, bardzo jakoś męczyć moich włosów farbami, ale on nie daje jakiegoś super efektu takiego przyciemniającego, natomiast bardzo ładnie po nim włosy pachną i są bardzo fajne, miękkie, także ogólnie dobry produkt, ale dość drogi, bo on kosztuje chyba 6 funtów,
bez promocji 6, 7 jakoś tak, także drogo jak za szampon. Dalej, co my tu mamy? Dalej to może pokażę Wam, to jest balsam Izaaka i to jest balsam, który ja na jego skórę działa najlepiej. Pokażę Wam też, to jest z tej samej firmy, Aveeno Baby, z tym, że ten się nazywa Dermexa i on jest dużo droższy, bo on jest jakiś tam specjalistycznie dopasowany, w sensie takim dermatologicznym. Ten jest też polecany właśnie dla skór wrażliwych, ze skłonnością do egzemy i tak dalej, ze skłonnością do przesuszania. Natomiast on jest ok, ale ten jest dużo lepszy. Chociaż konsystencja jest jej bardzo podobna. Tu widzicie, żeby musiałam go sporo obciąć, żeby się tutaj dostać do samego końca. Ten tutaj jeszcze odrobinkę ma i też go obetnę, żeby wydostać to, co jest na samym końcu, ale chciałam Wam po prostu pokazać. Te dwa jestem w stanie polecić tym mamom, które właśnie szukają czegoś dla dzieci, czegoś, co właśnie dobrze nawilży taką przesuszoną czy skłonną do właśnie egzemy skórę dziecka. Ale no, tak jak mówię, ten sprawdza się Izaakowi dużo lepiej. Tylko pamiętajcie, żeby nie nakładać go zbyt dużo, zbyt grubą warstwą. Po prostu trzeba go dobrze rozsmarować, bo on jest bardzo bogaty. I zbyt grubo nałożony może dać odwrotny efekt. Także to tyle. I dalej Olive Oil Deep Conditioner. To jest odżywka do włosów w takiej saszetce 60-gramowej. Ona mi wystarczyła na dość sporo użyć. Nie wiem, 6, 7, 8. Nie liczyłam dokładnie, ale mniej więcej coś w tym stylu. Bardzo fajna, bardzo delikatny. Ma zapach takiej typowej oliwki. No takiej. No coś takiego, taki bardzo delikatny zapach. Bardzo ładnie mi nawilżyła włosy i szkoda, że nie jest ona dostępna w takiej regularnej jakiejś regularnym rozmiarze. Oczywiście ta firma Palmers, oni mają i szampony i odżywki w takiej właśnie w takich stojących takich no butelkach jak te, powiedzmy. Ale to jest inny skład. Ja sprawdzałam i to nie jest to samo. Niestety. A ta saszetka sprawdziła mi się naprawdę świetnie i no ona nie jest wcale taka tania, bo jak na 60 gram ona kosztuje 2 funty chyba, więc jak na 8 użyć, no nie jest jakoś super drogo, tym bardziej, że jej się nie używa co mycie, tylko powiedzmy co drugie mycie, bo to jest taka maska bardziej niż odżywka, natomiast fajna, dobrze mi się sprawdziła i no na pewno jeszcze sobie zakupię, zresztą mam już chyba jedną. Mam już jedną. Dalej taka próbka kremu, to była Dermika chyba, Neokolagen. Ja ją dostałam, jak robiłam poprzednie moje chyba zakupy, jako taki dodatek było do zamówienia z Hebe, bodajże. Tak mi się wydaje. Także zużyłam, nie mogę Wam wiele powiedzieć, bo to no, było, wystarczyło mi na 2 zużycia. Ciężko jest, wiecie, ocenić krem po 2 użyciach. Było ok. No. Ok. Niczego mi złego nie zrobił. Tyle mogę Wam powiedzieć. Kolejna rzecz to takie te, wiecie, paseczki do wyciągania niedoskonałości, że tak powiem, do oczyszczania właśnie porów na nosie. Na nosie czy brodzie. Ja je używam do nosa. One są czarne, z aktywnym węglem. Nic specjalnego, po prostu no, takie paski. I już zbliżamy się do końca. Oczywiście mój ulubiony produkt Nivea Protect & Care to jest kuleczka, antyperspirant, który... Oh, podoba mi się strasznie ten zapach. I oczywiście udało mi się kupić jeden, na całe szczęście mam jeden w zapasie, bo znowu zniknął z półek. Nie wiem, naprawdę nie wiem, o co chodzi z tym antyperspirantem, dlaczego raz jest, raz go nie ma, nie wiem. Kolejna rzecz, jaką zużyłam, to... kolejny produkt z tej samej rodziny, co ta maska, którą Wam pokazywałam z rzezem, z biotyną i kompleksem chroniącym przed ciepłem suszarki. Bo to jest spray taki ten, wiecie, przeciwko... no chroniący, chroniący przeciwko wysokiej temperaturze. Powiem tak, zużyłam cały. Zapach ma bardzo ładny, natomiast ja miałam wrażenie, że on mi strasznie obciążał włosy. Takie miałam wrażenie. Nie wiem,
Ale od czasu jak go nie używam, to moje włosy wydają się takie bardziej puszyste, takie bardziej, wiecie, delikatne, wiecie o co chodzi. Także, no nie wiem, no nie wiem. Chyba jednak bym go nikomu nie polecała. Kolejna rzecz już, jedna z ostatnich, to jest woda micelarna Simple. To była jakaś edycja limitowana z Little Mix. Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Natomiast kupiłam tą wodę tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze to była największa i najtańsza zarazem dostępna woda micelarna w sklepie. Ja, to był czas kwarantanny, kiedy kupiłam tą wodę, więc po prostu nie chciałam biegać po sklepach i szukać mojej tradycyjnej, tej z Sainsbury'ego wody, więc po prostu weszłam do pierwszego lepszego sklepu z chemią i kupiłam właśnie tą wodę micelarną. I powiem Wam, że no... nie. Nie była jakaś tragiczna, zmywała makijaż, natomiast na pewno nie zmywała go tak łatwo jak inne wody micelarne, które miałam, na przykład woda micelarna z Garniera, której notabene też bym nie polecała, bo to jest po prostu moim zdaniem przepłaca się strasznie za tą wodę micelarną, bo tam jest no powiedzmy 400 ml, czyli mniej niż w tej Sainsbury'ego, bo tamta jest ogromną butlą 500 ml, czyli pół litrową za 2 funty, a Garniera kosztuje 4 funty i ma 100 ml mniej. Także przykro mi Garnier, ale no, cena zupełnie nieadekwatna do zawartości, moim zdaniem. Bo ta woda z Garniera też jakoś super świetna nie jest. I miałam tą różową, czyli to taką, to jest chyba dla wrażliwej skóry. Miałam też taką zieloną, która ma niby, ma być właśnie dla takiej cery z problemami. Ja i tak wodę micelarną zmywam, więc dla mnie nie ma znaczenia, czy ona jest do takiej, czy do siakiej skóry. Bo wiecie, że ja mam zawsze podwójne oczyszczanie, więc najpierw po prostu zdejmuję no, tą podstawę, że tak powiem, makijażu płatkami i wodą micelarną, a dopiero później myję normalnie wodą i żelem oczyszczającym. Także tyle. Dwa ostatnie produkty, kochani, jesteśmy już na samym końcu. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to gratuluję, bo to było naprawdę bardzo duże denko i bardzo dużo mojego gadania. Ha! Seria Revitalift to jest krem na dzień i krem pod oczy. Krem na dzień mój to jest z tej serii takiej... O Boże, jak on się teraz nazywa? Wiecie, wyrzuciłam opakowanie. Light Day Cream. Tak jest. Czyli to, bo on jest w dwóch wersjach. Bardzo ładnie pachnie. On jest w dwóch wersjach, czyli w takiej tej tradycyjnej i w wersji light. Dla właśnie cery mieszanej ze skłonnością ku, czy zbliżającej, czy może skłaniającej się ku bardziej tłustej, i on ma być taką lżejszą wersją i mnie na przykład on bardzo dobrze się sprawdza, to jest faktycznie taka delikatnie żelowo-kremowa konsystencja, bardzo łatwo się wchłania i dla przeciwników firmy L'Oreal, bo to jest firma L'Oreal, jeżeli nie wiecie, L'Oreal Revitalift, owszem, o firmie L'Oreal można mówić wiele złych rzeczy i ja tutaj byłabym naprawdę bardzo szczęśliwa, gdybym była w stanie znaleźć krem zarówno do twarzy, jak i pod oczy, który będzie się sprawdzał tak jak te dwa produkty. Bo o ile ja wolałabym wydawać pieniądze na firmę, wspierać może, o tak, w ten sposób, moim zakupem firmę, która jest bardziej zasługująca niż firma L'Oreal, o tyle nie udało mi się takiego produktu znaleźć, więc póki co kupuję to. Ale tak jak wiecie, przyjechały do mnie różnego rodzaju kremy, zarówno z Avon, jak i z innych polskich marek. Z Perfekty mam krem pod oczy teraz, a też. Zobaczymy jak one będą mi się sprawdzać i no mam nadzieję, że uda mi się znaleźć taki, który będzie równie dobry jak ten, bo ten sprawdził mi się po prostu świetnie. Nie uczulał, nie powodował pieczenia, ani swędzenia, ani niczego innego. Starczył mi też na dość długo, wchłaniał się bardzo ładnie, nawilżał skórę wokół oczu przepięknie, no same superlatywy. Natomiast
tak jak mówię, jestem świadoma tego, że firma L'Oréal nie do końca jest w zgodzie z naturą, albo może no, zdecydowanie nie jest w zgodzie z naturą. Jest to bardzo duży koncern kosmetyczny, który no, może nie do końca dba, albo mógłby dbać dużo lepiej o nasze środowisko naturalne, ponieważ ich produkty niestety zawierają dużo chemii, tej właśnie takiej, no, tego mikroplastiku i tak dalej. I tak jak mówię, moje ciało, mam wrażenie, że jest bardzo dziwne i działa przeciwko wszelkiej naturze, bo kosmetyki naturalne, które do tej pory udało mi się kupić i stosować, po prostu mi się nie sprawdziły. Z różnych powodów, z przeróżnych powodów. Natomiast mam bardzo duży problem ze znalezieniem takich kosmetyków, które będą w miarę przystępnej cenie, z dobrym, naturalnym składem i które będą po prostu działały na moją skórę. Bo póki co takich nie znalazłam. Także, tak jak mówię, o ile chciałabym pomóc w odzyskiwaniu naszej planety, no bo trochę ją utraciliśmy przez naszą winę, tylko i wyłącznie przez nasz konsumpcjonalizm, to no póki co no, staram się, szukam, ale no wybaczcie. To nie jest tak, że ja Wam to polecam, to nie jest tak, że ja Wam mówię idźcie, kupcie, bo to jest świetne, ale póki co to są te dwa produkty, sprawdzają mi się po prostu najlepiej. Także przepraszam Was, ale taka jest prawda. Tyle. Skończyłam. Dziękuję. Jeżeli wytrwaliście do samego końca, to wow. Dziękuję Wam bardzo i podziwiam. Naprawdę podziwiam, bo moje gadanie może być nużące, męczące i ostatecznie sprawiające, że chce Wam się spać. Ale bardzo Wam dziękuję. Jeżeli trwaliście do końca, to kochani, naprawdę uznanie ogromne. Dajcie mi znać, czy Wy używacie któregokolwiek z kosmetyków, które ja wymieniłam. Może coś Wam się też sprawdza, może coś Wam się też nie sprawdziło, tak jak i mnie. No i jakie jest Wasze stanowisko, jeśli chodzi właśnie o te chemikalia w kosmetykach, które są tak naprawdę wszędzie. Wszędzie w dzisiejszych czasach. I czy Wy się staracie może, nie wiem, sprawdzać skład i sięgać po te, które są bardziej naturalne, bardziej przyjazne w środowisku? Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Kochani, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki. Pa, pa. A, na paznokciach mam mój nowy lakier, który przyszedł do mnie w paczce. Ten o nazwie Offbeat, gdybyście się zastanawiali. Piękny kolor. Cudowny. Jestem zakochana. Buziaczki. Pa, pa.